Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Na naszych aukcjach będziemy mieli wystawione gołębie pochodzące z hodowli kolegi Zbyszka Oleksiaka. Mamy bardzo dużo tych gołębi. Są to gołębie fajnie, bo nam w tym roku Zbyszek przygotował takich gołębi kolorowych. To są barwy Rote Szymel. Jak ktoś wie, o co chodzi, taki czerwony szymel, są czarne, są gołębie pstre mocno, no takie różne, ale co ich łączy, to wywodzą się z najlepszych linii kolegi Zbyszka Oleksiaka, ale wśród tych gołębi mamy takie cztery gołębie specyficzne, są to gołębie, może nie są w tej barwie, tak jak mówiłem, że szymel, czy jakieś czarne. Ale są szali trzy. Trzy szali, ale są to gołębie pochodzące z gołębia lalka, jeden chyba jest ingrenem mocnym, tak właśnie, to są te, jak ktoś wie, o co chodzi, król mis, to nie muszę mówić. Złote medale w kategorii C i D, wystawa europejska gołębi w Nitrze. A te szymelki? Przepraszam, nie w Nitrze, gdzie byliśmy wtedy, w Brnie, to mieliśmy możliwość zobaczyć, jak kolega. Te szymelki w tym roku wyjątkowo chodzą, bo tam jest właśnie dużo tych szymelków, no to wyjątkowo chodzą, bo w tym roku obecnie w tej chwili jest też drugim lotnikiem oddziału szymelek, nie? Na cały czas po prostu tam jest drugim lotnikiem. No i chyba większość lotów szymelki były u mnie w tym roku pierwsze, nie? No ja teraz właśnie już oddam głos całkowicie koledze Zbyszkowi, on opowie, zaczniemy od numeru gołębia, którego teraz prezentujesz. Tu mamy jednego z ładniejszych gołąbków i ułożonych i z certyfikatem DNA. I te gołąbki są z certyfikatem DNA, będą do drugiego pokolenia. To jest Zbyszek gołąb o numerze 355 końcowy, tak, na obrządce derby. 94-93-55. Jest to raczej samczyk. Taki wielotka. Tu jest 2, 4, 6, 7. A DNA nie masz testu pci? No tak, dokładnie, przecież mamy DNA, już to wiemy, że samczyk. Jest to samczyk i tu jest pokazane na razie rodziców tego gołąbka, ale będą po prostu dziadkowie, tylko tam kobie jak ten zapomnieli mi tego wykonać, ale będzie to... My się postaramy, na stronie mamy taką stronę baza.dna.pl z Tomkiem poprosić, żeby nam też uzupełnić. Ale także... będzie to uzupełnione w tych, tutaj jak koledzy, ktoś by sobie zakupił tego gołąbka, to będzie uzupełnione do drugiego pokolenia, także to dzieci króla mis będą po prostu również miały DNA i to będzie do drugiego pokolenia. Także to jest gołąbek konkretnie po synie króla i synie mis, a z dołu czyli jest... Król razy mis są ojcami i rodzicami ojca tego gołębia. Tak, i będzie właśnie też do drugiego pokolenia DNA zrobione. Bo... I ojciec mis jest też 330, widzę, i pejsik są... I pejsik, no to też jest wybitny gołąbek, no ojciec 330, no to wiadomo, tu reklamować nie trzeba, bo to wszędzie te gołębie chodzą. No i pejsiczka, no to jest też gołąb azlotowy, ale no ślicznej budowy, po prostu przepiękny samczyk, no to... Ładnie się reprezentuje, tak jeszcze jak się go pójść na gębniku, bo to na koledzy przyjeżdżają. A po tej pci, to tutaj jeżeli chodzi o poprawność polityczną, to teraz wszystkich przestrzegam, no w gołębiach i u zwierząt nie ma czegoś takiego, że sobie gołąb wybiera płeć, po prostu jest płeć tylko albo samiec, albo samica. Tego, ta na szczęście do tej branży ideologia LGBT, tam coś tam pedały, nie trafiła, także tutaj jest wszystko normalne, tak to nazwijmy. Drugiego gołąbka to mamy szali, taki maś, fajna burka, to dużo. Poczekaj, bo ustalmy właśnie a propos tego, bo tu masz napisane pejsik, a powiedziałeś pejsiczka. To co, na set płeć, on wybrał? To jest samiczka, nie? No właśnie, to widzisz. No jednak to dotarło coś jednak z tego LGBTQ, coś tam. Tak. Zostaje, nie? Tutaj mamy jakiego gołębia? O numerze 10102. Tak, już zobaczymy. Na obrączce 053. Tutaj widzę, że to jest samiczka, ale potwierdza się. Także potwierdzenie jest, że to jest samiczka. Też przepięknej budowy. Jest to samiczka, która już ma tylko 2-5 piórek do spierzenia. Masywna, ułożona, bardzo ładna po prostu, nie? Czyli lecieć ją można w oddziale? Nie, no, to już jest za stara na notowanie, ale to jest fajnie, bo już jest ten gołąbek starszy, no nie? Także tutaj czy uchować, czy coś, to... I co tu jest ciekawostka? Tu jest na tą laleczkę tego, obecnie tą złotą medalistkę i też tu będą po prostu do... certyfikat tak samo po prostu jest DNA. I też rozszerzony będzie. Tak. I tu jest po prostu pokazane właśnie, że dziadkiem laleczki to tu jest gołąbek właśnie dziadek laleczki, 105. Później jest Hansmeierów 513, to jest od tego... Heinza Meyera, wnuczka tak. Bonnet Clyde. No tu jest ten mój 604, który był jako 6-letni, jeszcze miał 28 w klasie A. No to praktycznie 6-letni to A zlotowy, no to przez wszystkie 6 lat. Córka jego 7 czy 3, no to miała 9 w BK-sie. To jest taki mocny indywidualny na laleczkę, widzę. Tak, mocny indywidualny na laleczkę. I to jest samiczka, najlepsza samiczka rejonu. No to jest po moim białym kropce, także to są moje historyczne gołębie, które cały czas tam wywodzące się za siorów po prostu i 128, także tutaj no 105. No ale jeszcze, żeby ktoś nie wiedział, co chodzi z laleczką, to złoty medal w kategorii D na olimpiadzie w Poznaniu, nie? Oczywiście. Tak, 14-20. Dobrze, Zbyszku, mówię? Tak, 14-28 złoty medal, nie? Bo przede wszystkim jeszcze mało tego, to te dzieci genetycznie teraz zimbredowałem je i większość, coś ciekawostka, wychodzą wszystko, większość szali gołębie, nie?
No i dobrze mi się to podoba, no też kolegom się podobają. To już jest dużo zgłoszeń właśnie i w Krakowie, w Nowym Sączu po prostu, no to te gołębie są bardzo szybkie, pierwsze na oddział siadają, nie? No i one umią te 860 km, także po prostu tu siostra jest też wycofana tej laleczki 367, no to ona też miała 13 konkursów, nie? Tych gołębi, tak jak mówiłem, będziemy mieli 40, chyba 4 sztuki razem. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości teoretycznie wysyłki, ale proszę się tym nie przejmować, gdyż tutaj kolega Zbyszek akurat sobie z transportem i z dostawą gołębi poradzi. Ewentualnie się jakiegoś, jak ktoś będzie miał jakiś problem. No, część tam po prostu kolega mi tam pomoże po prostu rozwozić te gąbki, a część znowu jakby koledzy tam był gdzieś bardzo na uboku, ktoś mieszkał, no to przetrzymamy niektórego gołębia troszkę dłużej. Ale raczej to nie będzie problem. No, także tu nie ma, jest wolierka, to... Z uwagi na to, że Poczta Polska regularnie nas zaskakuje takimi tematami, jak odmowa przyjmowania gołębi do wysyłki, to my już się nauczyliśmy się z tym radzić. No, ale moje zdanie to jest takie, że powinno być tak, że po prostu hodowca powinien zapoczyć się w tym przypadku w drodze wyjątku takich upałów odbierać gołębie. Nie byłby to problem, kiedy wiadomo, że jest to problem dla kurierów na przykład, czy dla Poczty Polskiej. Ale żeby kurier nie wozi gołębi. No rozwozić tego gołębia, nie? Ale jakby był taki przepis, że w tych momentach, co jest cieplej, każdy by sobie mógł je odebrać na poczcie, nie byłoby problemu, bo gołębie są wysyłane czwartej po południu, nie? Tym bardziej, że przecież nie wysyłamy gołębia w ciemno, się dogadujemy zawsze z odbiorcą tego gołębia. Tak, ale o czwartej po południu wysyłamy gołębia, rano na poczcie o 8 byłby, odbieramy odbiór osobisty, nie byłoby w ogóle problemu. I jeszcze ta sprawa, tym bardziej, że jak ktoś ukrywa przed żoną, czy ewentualnie innymi członkami rodziny zakup drogiego gołębia, to jeszcze by było lepiej, jak sam się odbierze. Bo często tak się też stosowało z niektórymi kołami. Następnym gąbkiem jest to gąbek 94-91-40. Też według mnie to jest samiczka, ale sprawdzimy. Gąbka 140. Tak. Tak. Ty patrz, no się nie mylą z tej koby. No popatrz. No to ja tak, bez DNA po prostu. DNA, tak. Tak jest. Jest samiczka, potwierdza. Też tutaj dziadkiem jest 105. No to jest dziadek laleczki. Ale tu jest jeszcze córka, babcią jest córka 330, to jest samiczka, która wydała takiego gołębia 37-70, to był na całą częstowę, miał wyprzedzenie z 500, po prostu miał koeficjent 8 w klasie C. Z dołu, znowu jest mój 604. Jako 6-letni jeszcze 28, a córka jego 739 koeficjent, najlepsza liczka rejonu. No i tu znowu jest to 105, także po prostu no następne myślę, że samiczka rewelacyjna. I ta jest troszeczkę mniejsza od poprzedniej, ale też bardzo ładnie ułożona samiczka. Też już to są gąbki starsze. I brzmi jaka 2, 4, szali 6. Barwa. Szali barwa. Taka w troszeczkę w czerwony. No, także to jest nowa linia tych gołębi. Tak. Bardzo mało hodowców mają w Polsce. Bo dopiero teraz, jak już się dowiedzieli, że po prostu ta samiczka zdobyła złoty medal, to niektórzy po rodowodach wyszukali po prostu, no i okazuje się, że już właśnie dużo osób jest z tego zadowolonych, ale tych gołąbków jest bardzo mało hodowców, bo one nie mają nic wspólnego z tą moją linią króla mis złotej pary. To jest inna linia, po prostu tu są, dochodzą do tego szlęsy, gołębie Marty Van Gel, no nie? No i to są troszeczkę taka moja nowa linia po prostu gołąbków, nie? Następnym gołąbkiem to według mnie to jest samiczka, a sprawdzimy, jak jest w tym DNA. To jest gąbek o numerze 94-93-69. Certyfikat potwierdza to, co myślę. Także tutaj też nie ma niespodzianki. I tu jest tak. Gąbek jest po synie 330 i jedna z lepszych samiczek, córek mis. I po 330, to jest podwójnie zimbredowane, to jest gołąbek 13290, ona wydaje fenomenalne gołębie, to jest chyba już jeden z numer z samica, jedna z mis, córka, co najlepiej wydaje gołębie. 13290 i taki samczyk jest 95, ale to no ona i ten jej brat, nie, to wydają najlepsze takie dane obecną chwilę rozpodowce moje, nie? I to jest zimbredowane i jeszcze położone na 330. I to jest dziecko właśnie po tym gołębiu, nie? I to jest też z certyfikatem, ale z dołu, tu jest ciekawostka, też będzie do drugiego pokolenia, że to jest po córce olimpijczyka, tego co jest drugi w Sosnowcu, a w Poznaniu szósty olimpijczyk. Także w każdym bądź razie to jest pełna położony olimpijczyk na pełną siostrę błyskawicy. Pełną siostrę błyskawicy. To ta samica też wydaje bardzo dużo dobrych gołębi. Jej siostra Piątrzy też bardzo dużo. Teraz mam tam żony w drużynie, to jest samiczka, teraz tak samo była ostatnio pierwsza. No w ogóle z błyskawicy też teraz w tam niedzielę, co są te gołębie, wszystko w czołówce, w oddziele 5, 7, 10, to wszystko właśnie są z linii też błyskawicy, nie? No i to też jest do drugiego pokolenia będzie DNA. Także to też jest taki szali gołąb, tylko jest nakrapiany szali. I też to jest gąbek starszy, także tu nie ma obawy już o jakieś tam zniszczenie, bo to jest gąbek odchowany, ma 5 piórek, bardzo ładnej budowy, ułożony, nie,
No ale to bo tym bardziej one mają charakter. Te gołębie po prostu umią latać 860 km, od 100 do 860 i naprawdę to powtarzają, bo i ta samiczka olimpijka, jej siostra 13 konkursów, nie? I teraz dzieci, co teraz była ta pinzetka cięższa, nie? To wszystkie te gołębie się wyłaniają jako pierwsze po prostu, nie? No to są te 4 gołębie z badaniami DNA, ale oprócz tych 4 gołębi z badaniami DNA mamy jeszcze 40 gołębi innych. To są też takie kolorowe różne. No tam jest szymelków dużo, tak, właśnie. Bo te szymelki umie, no tak. Ale to są wszystko z tych linii i tych też się zależy. Zambitnej. Czy mniej, tak? Tam może być mniej po prostu, ale jest więcej tam zambitnej, no. Króla Mis i ten, nie? I oczywiście to proszę zrozumieć, że to też oczywiście się wiąże zawsze z ceną. Są jeszcze gołębie tańsze, droższe, wiadomo. Ale no tu zrobimy jednakową cenę, żeby tam koledzy startową, jak się ułoży, tak zostanie. No tak, to rynek wszystko weryfikuje. Także bardzo dziękujemy, koledze życzymy, bo tutaj kiedy nagrywaliśmy ten film, słyszeliśmy w tle hejna uleciał, tutaj widzę 16 godzina, chyba nam za tak. Się, o, że tak powiem, bo z kościoła słyszałem, 15, przepraszam, z kościoła słyszeliśmy tutaj hejna właśnie z koziegłówek, tak? Z kościoła co godzinę jest grane? Tak. Co godzinę, no. To pełna godzina była, a my tu czekamy ciągle na przylot i wierzymy, że te gołębie tak może jeszcze nie, ale już mamy ile, 1300 metrów na minutę? Na zegarze zobaczymy zaraz, ale się niedługo, może między trzecią, czwartą godziną będą po południu już pojawiać. Może tak kolegom uzupełnił, bo tak niektórzy dzwonią lub liczą tam, że będzie z domu z tych gołębków z certyfikatem taniej, nie? One z domu są w sprzedaży, ale to jest minimum wyjściówka jest 2500, także jeżeli na aukcji się uda to taniej kupić, no to jest trudno, bo aukcja się odbywa innymi prawami. Jest stratny po prostu. Jeżeli po prostu ktoś, no nie ma chętnych i w tym momencie ktoś sobie kupi taniej, no to jest jego zysk, ale jeżeli ktoś z domu by sobie życzył, to tak mówię, to jest minimum ta cena po prostu, nie? O mniejszej się po prostu nie rozmawia, no to zostaną dla siebie, nie? Oczywiście. To jest, no, na tym polega właśnie aukcja. Możemy coś kupić taniej, coś trochę droższe. Albo wtedy jest kilka osób ostrzejszych, no i się też może przebić. No to już jest wtedy inna sprawa. Na razie dziękujemy, a zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami. Tym bardziej, że właśnie tutaj my cały czas dzisiaj będziemy siedzieć, obserwować, miejmy nadzieję, przylot gołębi kolegi Zbyszka Oleksiaka. Do zobaczenia, dobry lot. Zapraszam.